Przede wszystkim kocham Piotra za to, jak pokochał Wiktorię. Po drugie, dzięki niemu codziennie staje się lepszym człowiekiem. I przede wszystkim jest moim najlepszym przyjacielem. Nie mogę się doczekać tego ślubu, żeby już stworzyć Wiktorii pełną rodzinę. Mam nadzieję, że Piotr chce tego tak samo jak ja. Niech się dzieje wola nieba i zobaczymy. Piotrus! Co to jest? Co to jest, ty? Co jest? Ty, co to jest? Co jest? Ja pierdzielę. No. Co jest? Co jest? Nie umiem ci powiedzieć, że będzie łatwo. To będzie cholernie trudno. Będziemy mieć zloty i upadki. Ale jeżeli jesteś gotowy, to bierzemy dzisiaj ślub. O kur... No nie dowierzę. Ja pierdzielę. O kur... Piotrze, czy wyjdziesz za mnie? Tak jest. Ja. Ja. O kur... Brawo. Serio? O kur... No dobra to. Mamy to. Wzięła sprawę w swoje ręce i przyszła tutaj w suknie ślubnej. Bardzo się z tego cieszę, naprawdę. I nie dowierzę ciągle. Czuję radość spełnienia tego, że na zawsze zwiążę się z Weroniką, że będziemy już teraz tworzyć jedną całość i będziemy już taką prawdziwą rodziną. To się nie dzieje. Państwo młodzi przybywają na uroczystość ślubną. Wita ich córka Weroniki, Wiktoria. Ładnie mama wygląda? Tak? No tak się cieszę, że się zgodziłaś. Boże. Ja miałam inne wyjście. Do ślubu Weronikę prowadzą ojciec i ojczym. Poza Piotrem najważniejsi mężczyźni jej życia. Ja Weronika. Biorę ciebie, Piotrze. Biorę ciebie, Piotrze. Za męża. Za męża. Przysięgam być wobec ciebie uczciwa. I przysięgam być wobec ciebie uczciwa. Na dobre i na złe. Na dobre i na złe. Przysięgam ci kochać. I szanować do końca życia. I szanować do końca życia. Ja Piotr. Biorę ciebie, Weroniko. Biorę ciebie, Weroniko. Za żonę. Za żonę. Przysięgam być wobec ciebie uczciwy. Na dobre i na złe. Na dobre i na złe. Przysięgam ci kochać i szanować do końca życia. I szanować do końca życia. Teraz cichutko. Wyjdzie.